Chciałam Państwu przedstawić, jak wpłynęła tocząca się pandemia, jeszcze się toczy, na stan opieki reumatologicznej w Polsce na podstawie również publikacji dotyczących Europy i całego świata. Wpływ pandemii na stan opieki reumatologicznej w Polsce to jest coś, co doświadczamy każdego dnia. W tej chwili możemy pracować bez ograniczeń pandemicznych, jednak cały czas jesteśmy w gotowości takiej, że być może zacznie narastać liczba przypadków w Polsce. Będziemy musieli również zmienić stan opieki reumatologicznej w Polsce. Choroby reumatyczne stanowią duże wyzwanie. Jeszcze przed pandemią, w 2019 roku, wykazano, że wśród problemów zdrowotnych będących przyczyną zgłaszania się do ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, najczęstszą przyczyną, z którą się zgłaszali chorzy, to były choroby układu mięśniowo-szkieletowego, a później dopiero choroby narządu zmysłów. Jeżeli chodzi o hospitalizację, to choroby układu mięśniowo-szkieletowego znajdowały się na szóstym miejscu co do grup chorób wymagających hospitalizacji. Dotyczyło to wszystkich poziomów referencyjnych, bo zarówno szpitali ogólnopolskich, jak i szpitali trzeciego stopnia, drugiego stopnia i pierwszego stopnia, jak również szpitali, które znajdowały się poza siecią. To świadczy o tym, że zaangażowanie chorych z chorobami reumatycznymi jest w opiekę reumatologiczną, w opiekę specjalistyczną jest na tyle duże, że pochłania dość sporą grupę chorób innych i jednocześnie angażuje sporą grupę pracowników opieki medycznej. W 2022 roku została opublikowana publikacja oceniająca poza Polską, ale mniej więcej podobne moje doświadczenia są dotyczące Polski, na jak postrzegali pacjenci opiekę reumatologiczną dotyczącą swoich krajów pod kątem różnych domen. To badanie obejmowało 1800 chorych, nazywało się Reumavit i ono jeszcze się nadal toczy. Okazało się, że jeżeli chodzi o opiekę ambulatoryjną, to prawie 60% chorych nie odbyło wizyty kontrolnej u swojego reumatologa w czasie pandemii, z czego właśnie te 60% z tych 59% miało odwołaną wizytę. U ponad 54% chorych odbyła się wizyta telefoniczna, natomiast ponad 35% chorych nie miało w ogóle żadnej innej alternatywnej możliwości kontaktu z reumatologiem. Również ze strony pacjentów, ponad 9% pacjentów nie stawiło się na zaplanowaną wcześniej wizytę ambulatoryjną ze względu na obawy przed zakażeniem COVID-19. Część pacjentów miała problemy z transportem i dojazdem na wizyty, no ale prawie 40% chorych nie mogło się skontaktować ze swoim reumatologiem w celu otrzymania informacji na temat wpływu COVID na przebieg choroby i stosowane leczenie. Istotne jest również tutaj, że jest duża grupa chorych, również że mogła się skontaktować ze swoim lekarzem rodzinnym, żeby wyjaśnić problemy dotyczące swojego leczenia. No i również znaczna część chorych, bo ponad 50% chorych miała przerwaną dobrą opiekę psychologiczną czy psychiatryczną. Postrzeganie wpływu pandemii na leczenie chorób reumatycznych od strony pacjenta również wyglądało źle w czasie pandemii, dlatego że prawie 50% chorych nie otrzymała żadnych informacji na temat wpływu stosowanego leczenia reumatologicznego na zakażenie COVID-19, a chorzy, którzy uzyskali taką informację, w większości uzyskiwali tę informację od stowarzyszeń pacjentów, w drugiej kolejności od reumatologów, w trzeciej od lekarzy rodzinnych, no i około 11% uzyskiwało tę informację z towarzystw naukowych. Prawie 16% chorych miało zmienione leczenie, z czego 25% z powodu zwiększonego ryzyka zakażenia, 5% z powodu niemożności hospitalizacji i podawania leków w warunkach szpitalnych, ponad 3% niemożności stosowania wlewów dożylnych w szpitalu, no i 1,8% brak dostępnych metod leczenia. Te sytuacje są również odzwierciedleniem sytuacji w Polsce, dlatego że większość oddziałów, prawie 90%, nawet ponad 90% oddziałów i klinik reumatologicznych w Polsce została natychmiast przekształcona w oddziały covidowe, co absolutnie zamknęło możliwość stosowania terapii w warunkach szpitalnych dla tych chorych, jak również hospitalizacji tych chorych. I ogólnie wpływ pandemii na stan zdrowia w ocenie pacjentów z chorobami reumatycznymi był negatywny. Prawie 70% chorych zadeklarowała, że ich stan zdrowia się pogorszył. Około 50% zgłosiła złe samopoczucie według WHO 5. 3/4 zadeklarowała wysoki poziom odczuwanego bólu, co świadczy o źle kontrolowanej chorobie reumatycznej.
Ponad 20% chorych miało zaburzenia snu, ponad 30% zgłosiło odczuwanie lęku, prawie 50% miało objawy depresji, a 21% miało potwierdzoną depresję kwestionariuszem HAC. No co również jest istotne, że ten lockdown wpłynął również na złe zachowania stylu życia, bo 25% chorych na choroby reumatyczne zwiększyło palenie tytoniu. Wiemy, że palenie tytoniu wpływa negatywnie zarówno na przebieg chorób reumatycznych, jak i na gorsze reakcje na stosowane leczenie, z czego najwięcej osób zwiększyło swoje palenie w Hiszpanii, następnie w Cyprze, następnie w Portugalii. Tak jak przypominam, to w tym badaniu nie uczestniczyła Polska. 18% zwiększyło spożycie alkoholu, z czego najwięcej we Francji prawie 36% przepraszam, w Anglii prawie 36% i 27% we Francji. No ale to, co również jest istotne, że prawie 46% zmniejszyło aktywność fizyczną i nie stosowało żadnej rehabilitacji. Kolejnym aspektem i obserwowanym również w Polsce to jest ograniczona dostępność do standardowo stosowanych leków w reumatologii. Na początku pandemii uważano, że lekiem, który jest skuteczny w leczeniu zakażenia SARS-CoV-2 jest hydroksychlorochina, co spowodowało ewidentnie braki tego leku. Jest to lek podstawowy stosowany w toczniu rumieniowatym układowym i pacjenci chorzy na nasze schorzenia uskarżali się na brak dostępności tych leków do ich leczenia. Ale później w następnych etapach, kiedy wykazano, że tocilizumab jest skuteczny u dużej części chorych na zakażenie SARS-CoV-2, również została ograniczona dostępność tego leku dla chorych głównie z reumatoidalnym zapaleniem stawów i w mniejszej procencie dla chorych z zapaleniem naczyń. I w Polsce do tej pory jeszcze mamy przerwy krótkie, ale są w dostępności tego leku, w dostawach tego leku dla chorych, których stosujemy w ramach programu lekowego B35, czyli chorych z reumatoidalnym zapaleniem stawów i z młodzieńczym idiopatycznym zapaleniem stawów. To, co jest również istotne, że ta sytuacja pandemiczna i zamknięcia i przekształcenia oddziałów reumatologicznych w oddziały covidowe spowodowała brak możliwości zajmowania się naszymi pacjentami i doświadczenia z tego wynikające, czyli przekształcenie i pomoc zdalna w większości liczby pacjentów spowodowało, że zostały opracowane przez Europejską Ligę Reumatologiczną pierwsze rekomendacje dotyczące możliwości stosowania teleporady, telemedycyny w opiece reumatologicznej nad chorymi. Jak każde rekomendacje eurolorowskie, one składają się z celów nadrzędnych, w których są tutaj wymienione cztery punkty. Po pierwsze, uważa się, że powinna być dopracowana opieka łącząca opiekę zdalną i bezpośrednią i powinna się rzeczywiście opierać na wspólnych zasadach, czyli pacjent powinien również decydować o tym, czy chce odbyć teleporadę, czy chce odbyć wizytę bezpośrednią. Decyzja o tym, jaka powinna odbyć się wizyta, oczywiście powinna zależeć od tego, od sytuacji demograficznej, wieku pacjenta, dostępności do opieki zdrowotnej, czyli odległości, jaką pacjent powinien pokonać, statusu zatrudnienia, konkretnego rozpoznania, fazy aktywności choroby. No i oczywiście wcześniej powinno się wykorzystać odpowiednie edukacje pacjenta. W tym celu oczywiście to telezdrowie może być wykorzystywane. To jest również istotne, że ten jak gdyby ta teleopieka powinna obejmować wszystkich członków zespołu terapeutycznego, a więc zarówno pielęgniarki, jak i pracowników socjalnych, jak i osoby, które się bezpośrednio w domu zajmują pacjentem. No i ci wszyscy członkowie powinni współpracować z sobą, tak aby pacjent miał maksymalnie dobrą opiekę. Powinno być również przeszkolenie w aspekcie wykorzystywania tego telezdrowia. W celach szczegółowych jest przede wszystkim zaznaczone, że taka wstępna ocena pacjenta, który zaczyna chorować, może zwiększyć dostępność do reumatologa i przyspieszyć proces diagnozy i leczenia. Na podstawie kilku pytań, nawet zadanych telefonicznie, można już domniemać, jeżeli się jest doświadczonym reumatologiem, że pacjent wymaga natychmiastowej diagnostyki, bo zaczyna się proces choroby, która jest zapalną chorobą reumatyczną. Telezdrowie może zatem wspomagać procesy przeddiagnostyczne w chorobach reumatycznych, jednak zaznaczają ewidentnie tutaj, że rozpoznanie należy zawsze ustalić podczas wizyty osobistej. Nie wyobrażam, póki co rekomendacje EULAR nie wyobrażają sobie ustalenia rozpoznania u nowo chorującego pacjenta na podstawie teleporady. Jeżeli chodzi o decyzję o rozpoczęciu stosowania leków modyfikujących, również należy to odbyć w czasie wizyty osobistej.
Natomiast telezdrowie może być wykorzystywane do edukacji, do wyjaśnienia pacjentów, na czym polega choroba, jak należy ją monitorować, jak należy przestrzegać zaleceń i czy wyjaśnienie, jak działają leki, kiedy pacjent ma jakieś wątpliwości. Modyfikacja dawek, przerwanie terapii lekami modyfikującymi, a także przyjmowanie leków przeciwbólowych, czyli niesteroidowych leków przeciwzapalnych, jak również glikokortykosteroidów, można umówić u pacjenta na podstawie teleporady. Telezdrowie może być również wykorzystywanie do monitorowania objawów i aktywności choroby oraz omówienia z pacjentem wyników badań. Może być wykorzystywane również w przypadku interwencji niefarmakologicznych, m.in. edukacji o chorobie, porad dotyczących ćwiczeń fizycznych, diety, strategii samoleczenia czy interwencji psychologicznych. Natomiast również zawsze trzeba ocenić, czy są bariery do zastosowania telezdrowia i jeżeli to jest możliwe, te bariery powinny być rozwiązywalne. Pacjentom również z chorobami reumatycznymi korzystającymi ze zdalnej opieki należy zaoferować szkolenie w zakresie korzystania z telezdrowia. Natomiast wypunktowano również tutaj jeszcze takie problemy, które należy rozwiązać, jeżeli to telezdrowie będzie wprowadzane szerzej. Te niezaspokojone potrzeby i sugerowane skupienia się na przyszłych badaniach przede wszystkim podkreślają konieczność przeprowadzania randomizowanych badań równoważności i wyższości z przetestowaniem skuteczności i satysfakcji pacjenta z interwencji z telezdrowia w porównaniu z opieką konwencjonalną, przeprowadzenie badań podłużnych w celu sprawdzenia, czy telezdrowie prowadzi do większej lub mniejszej liczby zmian w procesie terapeutycznym, ocena metod wstępnej oceny i ustalenia priorytetów w różnych warunkach i różnych chorobach reumatycznych. Przede wszystkim również ocena opłacalności telezdrowia pod względem efektywności, jak i względem ekonomicznym, zbadania czynników związanych z umiejętnościami cyfrowymi w zakresie zdrowia, zbadanie barier w wdrażaniu telezdrowia i sposobu ich rozwiązywania i zbadania, w jaki sposób można zintegrować sztuczną inteligencję z interwencjami telezdrowia w celu wspierania rozwoju wiedzy klinicznej, jak również ważna jest ocena bezpieczeństwa pacjenta, bezpieczeństwa danych podczas korzystania z telezdrowia w codziennej praktyce klinicznej oraz rozszerzonej obserwacji. I takie prace prawdopodobnie teraz, jeżeli chodzi o Europę, się pojawią. Również oceniano preferowane przez świadczeniodawcę tryb wizyty kontrolnej w czasie pandemii, czyli kiedy lekarze i świadczeniodawcy sięgali po określone narzędzia i kiedy korzystali z teleporad. I okazało się, że rzeczywiście tutaj środowisko reumatologiczne było bardzo odpowiedzialne, dlatego że z porad zdalnych, głównie jeżeli już to wykorzystano w przypadku stabilnego reumatoidalnego zapalenia stawów, czy stabilnej spondyloartropatii, czy stabilnego nawet tocznia twardziny, czy zapalenia naczyń, ale tutaj już w dużo mniejszym stopniu, profesor, to są wizyty telefoniczne. Tutaj te paskowane to są telewizyty, czyli już z wizją pacjenta. Natomiast te kropeczki to są wizyty, które się odbywały face to face, czyli osobiście i dotyczyły one pacjentów z aktywnym reumatoidalnym zapaleniem stawów, wymagające leczenia klasycznymi czy biologicznymi lekami modyfikującymi przebieg choroby. To są chorzy z toczniem, z twardziną, z zapaleniem naczyń, czyli z ciężkimi zapalnymi chorobami reumatycznymi i to są chorzy ze spondyloartropatią, z aktywną chorobą. Tutaj absolutnie nie wykorzystywano teleporad. Nie wykorzystywano również teleporad i zdalnej telemedycyny w przypadku pacjentów, którzy mieli zapalenie ścięgien, czy mieli zapalenie przyczepów ścięgnistych, czy mieli inne problemy, które wymagały na przykład chociażby podania leków do miejsc, które bolały. Kolejnym aspektem to jest oczywiście ograniczenia w możliwości wykonywania badań. Wszystkie laboratoria, które głównie były skupione na wykonywaniu badań diagnozujących zakażenie SARS-CoV-2, były też częściowo zamknięte i niedostępne. Również dokonało się trudności w wykonywaniu tych badań, a co za tym zrobiło się ograniczenie w rozpoznawaniu chorób. I proszę zwrócić uwagę, tu jest przykład wszystkich badań, które mogły być możliwe. Te wszystkie niski poziom i gwałtowny spadek to jest początek pandemii i lockdownu. I jeszcze do tej pory 2020 rok nie ma dojścia do poziomu, który był sprzed pandemii. Czyli również trudność w możliwości diagnozowania nowych pacjentów z ograniczeniem możliwości wykonywania badań serologicznych, które są często podstawą albo dużą, dobrą składową do tego, żeby daną chorobę prawidłowo rozpoznać.
Jeżeli chodzi o pierwsze wizyty, czyli pacjentów, których się nowo rozpoznaje choroby reumatyczne, tutaj również następowało duże ograniczenie i tutaj mamy przykład w 2020 roku pacjentów, którzy właśnie zaczął się lockdown, praktycznie do zera pojawienie się nowych pacjentów i przez cały okres aż do grudnia, kiedy zmniejszyła się fala zakażeń, praktycznie biorąc bardzo mało nowo pojawiających się pacjentów, czyli ewidentnie trudności w rozpoznawaniu. Ta linia na górze to jest 2019 rok, kiedy tej pandemii SARS-CoV-2 nie doświadczaliśmy. No i co za tym idzie, zmniejszyła się rozpoznawalność chorób reumatycznych. Dotyczyła to wszystkich chorób. Spadek w przypadku reumatoidalnego zapalenia stawów, to są te ciemne paski. W przypadku łuszczycowego zapalenia stawów, osiowych spondyloartropatii i innych typów spondyloartropatii nie zaobserwowano spadków w przypadku tocznia, ale duży spadek w przypadku twardziny układowej, duży spadek w przypadku mieszanej choroby tkanki łącznej, czy fibromialgii, czy innych chorób, duży spadek w przypadku nieswoistych zapalnych chorób jelit, polimialgii reumatycznej, również bardzo duży spadek w przypadku choroby zwyrodnieniowej. To świadczy o tym, że niestety nasi pacjenci siedzieli w domach i cierpieli i nie mieli możliwości zdiagnozowania i włączenia właściwego leczenia. Na uwagę zasługuje fakt, że nie zmniejszyła się liczba złamań osteoporotycznych, dlatego że w przypadku lockdownu absolutnie nie mieliśmy do czynienia z wypadkami komunikacyjnymi. Jak wiemy, złamania w przypadku osteoporozy to są głównie złamania w domu i z własnej wysokości i przypadki nagłe endoprotezoplastyki. Ta liczba 8529 w 2020 roku to jest 80, prawie 90% wszystkich złamań, które przełożyła się na gigantyczną konieczność wykonywania endoprotezoplastyk w trybie nagłym, mimo lockdownu, na bardzo dużą kwotę, bo również ograniczyła się możliwość leczenia i diagnozowania osteoporozy, co jak gdyby przełożyło się na konieczność interwencji. To wszystko spowodowało bardzo duży dług zdrowotny u naszych chorych. Bardzo duża część pacjentów szukała pomocy, szczególnie tych, którzy byli na lekach stałych, które wymagały hospitalizacji. Chociażby taki wpis informujący, że pacjenci, którzy byli przywiązani do szpitala przez wiele lat, byli pod stałą opieką danych placówek reumatologicznych, musiała szukać innych szpitali. Bardzo często była dezinformacja, pacjenci nie wiedzieli, gdzie się pokazywać. Pacjenci, którzy mieli kontynuowane programy lekowe, były przyjmowane w innych lokalizacjach szpitalnych, często błądzili. Tutaj również i warunki podawania tych leków bardzo często były dużo gorsze albo w ogóle zaniechane. I przykład taki, gdzie pacjent zamiast pozycji leżącej przyjmować wlew dożylny, to siedział w pozycji siedzącej gdzieś na jakimś korytarzu. Tak to wyglądało. Część szpitali musiało całkowicie się zamknąć. I przez długi okres czasu były to placówki reumatologiczne całkowicie zamknięte, więc wszystkich pacjentów, którzy do tej pory mieli przez wiele lata pod swoją opieką, nasze choroby są chorobami przewlekłymi, musieli przekierowywać do innych szpitali, co powodowało duży chaos i jednak ograniczenie dostępności do terapii. Jeżeli chodzi o programy lekowe, to tutaj również jest obserwowany był duży spadek. I chociażby w programie B33 leczenia chorych z aktywną postacią reumatoidalnego zapalenia stawu i młodzieńczego i diabetycznego zapalenia stawów, kiedy liczba pacjentów z roku na rok rosła, ja tutaj nie mówię o cenie wydatkowej, bo to mogło się zmniejszyć względem pojawienia się biopodobnych, ale liczba pacjentów był trend całkowicie cały czas wzrostowy. Natomiast między 2019 a 2020 istotny spadek przyrostu pacjentów, którzy się pojawiają w programach lekowych, to również obserwowane przez rok 2021, bo w zasadzie od 2018 był stały wzrost i powinna ta liczba rosnąć, i dopiero zaczyna się w 2022 roku zwiększanie liczby pacjentów kwalifikowanych do programów lekowych. Zwracam uwagę, że w reumatoidalnym zapaleniu stawów są to chorzy z bardzo dużą aktywnością choroby, więc ci chorzy z dużą aktywnością choroby czekali, aż będzie możliwość włączenia ich do programów lekowych w momencie, kiedy skończy się pandemia, co miało przełożenie oczywiście na pogorszenie przebiegu i zmniejszenie efektywności stosowanego już dużo później leczenia. W przypadku łuszczycowego zapalenia stawów i programu B35 było również podobnie, dlatego że tutaj był 30% między 2018 a 2019, prawie 35% wzrost liczby pacjentów w programach lekowych. Gwałtowne załamanie w 2020, bardzo mały przyrost i stopniowy taki wzrost do 2022, gdzie zaczynamy dopiero nadrabiać ten stan
który osiągnęliśmy przyrostu pacjentów w 2019 roku, to zwracam uwagę, że tych pacjentów powinno być jeszcze więcej, dlatego że zmieniły nam się kryteria kwalifikacyjne do tego programu i możemy kwalifikować pacjentów nie tylko z bardzo dużą aktywnością choroby, ale również ze średnią, co powinno zwiększyć pulę pacjentów diametralnie, a wcale ich w związku z pandemią nie mamy więcej. No i w innych programach podobnie, program B36, leczenie chorych z aktywną postacią zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa. Tutaj również nie obserwowano tak dużego wzrostu liczby pacjentów, jakich się można było spodziewać. Proszę zwrócić uwagę, tutaj również też widać absolutnie spadek i dopiero odrabianie tych zaległości w 2022 roku. I w przypadku nieradiograficznej spondylartropatii w program B82, gdzie w ogóle było bardzo mało pacjentów leczonych ze względu na małą liczbę leków stosowanych w tej chorobie, w tym programie, zarejestrowanym w tym programie, to tutaj rzeczywiście również podobnie jak w innych programach, dużo mniejszy spadek przyrostu pacjentów, liczby pacjentów, mimo że generalnie mała liczba i dopiero od 2021 do 2022 stały przyrost, ale niemniej jednak nie taki duży jak w przypadku roku 2018. To wszystko spowodowało oczywiście, że stan zdrowia generalnie naszych pacjentów bardzo się pogorszył, że spotykamy w tej chwili pacjentów przyjmowanych z bardzo zaniedbanymi i bardzo zaawansowanymi postaciami różnych zapalnych chorób reumatycznych. Również zaobserwowaliśmy, że w czasie trwania pandemii badacze, którzy prowadzili chorych w badaniach klinicznych, mieli również trudności we włączaniu nowych chorych. Część badań klinicznych została przerwana, część sponsorów wycofała się w ogóle z otwarcia nowych programów badań klinicznych, ze względu na to, że wszystkie praktycznie biorąc siły zostały przekierowane w kierunku wymyślenia, wynalezienia skutecznego leczenia na zakażenie SARS-CoV-2, a inne choroby w tym momencie jak gdyby przestały być istotne. I podsumowując już moje wystąpienie, chciałam powiedzieć, że podczas pandemii COVID-19 w Polsce większość oddziałów i klinik reumatologicznych została przekształcona w oddziały covidowe, czego wynikiem ewidentnie było zmniejszenie liczby nowo rozpoznanych przypadków zapalnych chorób reumatycznych, przerwanie terapii lub ograniczenie terapii lekami stosowanymi w warunkach szpitalnych, na przykład podawania cyklofosfamidu, ograniczenia możliwości stosowania leków biologicznych, celowanych syntetycznych leków modyfikujących przebieg choroby w ramach programów lekowych, przerwanie czasowo prowadzonych badań klinicznych. Część chorych na zapalne choroby reumatyczne przerwała leki modyfikujące swoje terapie bez konsultacji z lekarzami, co powodowało duże zaostrzenie z obawy, że te leki mogą zwiększyć ryzyko zakażenia SARS-CoV-2. Duża część pacjentów borykała się z depresją i z lękiem wynikającym z izolacji i ze strachu, że te choroby będą predysponowały do zwiększonego ryzyka zakażeń i śmierci w wyniku zakażenia SARS-CoV-2. No i bardzo duża ograniczona dostępność do ambulatoryjnej szpitalnej opieki reumatologicznej z powodu pandemii zwiększyła przede wszystkim opóźnienia diagnostyczne w tych chorobach i wydłużyła kolejki oczekujących, co przekłada się na nasilenie, zaawansowanie i gorsze możliwości terapeutyczne aktualnie pokazujące się pacjentów. Wydaje mi się, że przez kilka lat będziemy odrabiać te zaległości, które spowodowała pandemia. Dziękuję bardzo Państwu za uwagę.